Cześć, zapraszam Was dzisiaj na vloga. Będzie to krótki vlog tylko z weekendu, ale będzie to taki wyjątkowy weekend, weekend w rytmie slow zdecydowanie, ponieważ jest to wyjazd w ramach projektu Slow Road, Slow Weekend, Slow Driving, który jest organizowany przez Mazdę. I właśnie Mazdą tutaj przyjechaliśmy. Oczywiście samochód też Wam z przyjemnością pokażę, ale samochód nie jest tutaj najważniejszy. Najważniejsze jest miejsce, do którego przyjechaliśmy. Po pierwsze, są to Mazury. Chociaż projektem tym jest objęta cała Polska. Ale my jesteśmy na Mazurach, jesteśmy w Kadzidłowie, jesteśmy w wyjątkowym miejscu, które jest prowadzone przez wyjątkowych ludzi, o czym później Wam opowiem i z przyjemnością Wam wszystko pokażę. Tutaj Państwo mają ogródek warzywny, ale najlepsze jest sąsiedztwo, patrzcie na to. A tutaj kwitną truskawki. Niesamowita cisza. Słychać tylko śpiew ptaków i jakiegoś bąka, który tutaj lata obok nas. Trzeba uważać na lunę. Jest jeden minus tego rodzaju turystyki, takiej bardziej naturalnej, spokojnej, mniej komercyjnej. A mianowicie taki, że wcale nie tak łatwo znaleźć takie miejsce. One są nieoznaczone. Trzeba trochę pojeździć, pokrążyć po okolicy, żeby znaleźć coś takiego, jak my znaleźliśmy ten pomost tutaj. Ale warto. Pod stopami czuję rosę, dookoła mnie latają komary, więc zaraz musimy uciekać. Myślę, że dzisiaj pójdziemy spać prawie że z kurami, ale jesteśmy trochę zmęczeni, poza tym jutro chcemy wcześniej wstać, żeby wykorzystać na maksa ten dzień, no bo dzisiaj przyjechaliśmy już dosyć późno i niewiele w sumie udało nam się zobaczyć, no ale slow weekend to slow weekend. Nigdzie nie gonimy, nigdzie nie pędzimy, po prostu kontemplujemy. Teraz jest chwila ciszy, ale chciałam Wam pokazać, co tu się dzieje po zmierzchu. Tam, o tu, siedzi paw. I o. Tam gdzieś jest inny i cały czas śpiewają. Właściwie to nie wiem, co robią. Krzyczą na wszystkich, nie wiem, o co im chodzi, ale tworzą niesamowity klimat. A tu żabki. Mamy gościa. Hello. A ja nie mogę nie skorzystać z poranka w takim pięknym miejscu i lecę ćwiczyć jogę. Ale rosa. Hej. Przestraszyły się mnie. A były tak blisko.
odzywam się do Was dopiero teraz, bo po jodze i po śniadaniu od razu wzięłam się za nagrywanie testu samochodu. Chociaż było ciężko ze światłem, pojechaliśmy w miejsce, gdzie wydawało się, że będzie lepsze światło, ale tam też było pełne słońce, także zakręcony był dzisiaj ten poranek. Ale teraz przyjechaliśmy z powrotem tutaj do osady kulturowej, w której mamy nocleg i tutaj na jej terenie znajduje się także muzeum, które koniecznie chcę zobaczyć, ponieważ to w ogóle jest niesamowita historia, ale właściciele sprowadzili te domki z innej wsi, one były już takie no, rozpadające się praktycznie i oni to wszystko odbudowali tutaj na miejscu i urządzili w takim stylu, aby pasowało do tamtych czasów, z których te domki pochodziły. I właśnie w tym muzeum można to wszystko podejrzeć. Jest tam także trochę zdjęć z czasów budowy, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to wygląda. Jeszcze Wam pokażę nasz pokój, bo wczoraj za bardzo nie było okazji. Tu jest oczywiście ubikacja, tam jest prysznic. Bardzo fajne są te kafelki. No i pokój, już się powoli zbieramy. Wielkie łóżko. Klimatyczne obrazy. Stół. Biureczko. Światło mi nie sprzyja, ale tu jest jeszcze taki kredens i w nim są książki, więc jak tu przyjeżdżacie, to nawet nie musicie brać ze sobą swoich książek. I tu jest jeszcze jedno łóżko. Dotarliśmy nad jezioro Majcz Wielki. Byliśmy tu już wczoraj, ale w trochę innym miejscu, a to miejsce, to kąpielisko, tą plażę poleciła nam pani Danuta, u której mieszkaliśmy. I co? I po drodze trzeba było przejść kawałek przez las. Nie do opisania, ile tu jest komarów, naprawdę, to jest ogrom. Jak tylko podjechaliśmy samochodem, to taka wielka chmara od razu wleciała do auta, kiedy tylko otworzyliśmy drzwi, także hardcore, nie wiem, jak my się teraz tego pozbędziemy. Ale jest cudownie, jest woda bardzo zimna, właśnie ktoś się zanurzył, może słyszycie, jest woda bardzo zimna, ale dla mnie to jeszcze nie jest sezon na kąpiele, chociaż no chętnie bym się wykąpała, bo jest dzisiaj bardzo ciepło, ale no ja nie jestem morsem. Chciałam jeszcze powiedzieć Wam kilka słów na temat tego muzeum, które dzisiaj zwiedziliśmy, bo tak jak już wspomniałam, to jest niesamowite miejsce, które zostało odtworzone przez właścicieli. Oni robili to sami. Szukali jakiegoś eksperta od tego typu budowli, który mógłby im w tym pomóc, ale nie znaleźli, więc sami się w tym wyspecjalizowali i sami wszystko zrobili, odtworzyli, wykupili z okolicznych tutaj wiosek różne sprzęty, takie starsze i to jest niesamowite, co tam zrobili. Naprawdę nie mogę przestać się tym zachwycać. Koniecznie musicie odwiedzić to miejsce, koniecznie musicie odwiedzić oberże pod psem, bo to miejsce jest niesamowicie klimatyczne. I nie sugerujcie się opiniami, które przeczytacie na Facebooku, bo przeczytacie, że właściciele się nie znają na biznesie, że są niemili, że trzeba robić rezerwację, a jeżeli wy jej nie macie, to będą na was opryskliwi i tak dalej. Tego typu rzeczy przeczytacie na Facebooku. Ja też je przeczytałam. I powiem szczerze, że dopiero po rozmowie z tymi właścicielami zrozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Oni nie są nastawieni na biznes, więc to, że ktoś im powie, że nie znają się na biznesie, że w jakiś tam sposób odpychają klientów, to nie jest dla nich nic strasznego, dlatego że im nie brakuje tych klientów, a im zależy na tym, żeby przyjeżdżali do nich ludzie, którzy chcą odpocząć, którzy mają na uwadze też krajobraz tego regionu, nie chcą go niszczyć, nie chcą go zadeptać. I w ogóle tak po rozmowie z panią Danutą doszłam do wniosku, że Mazury, ale pewnie nie tylko Mazury, pewnie reszta Polski również, jest tak podzielona na dwa obozy. Jest ta część przedsiębiorców takich wakacyjnych, turystycznych, którzy są nastawieni na zysk, na to, żeby mieć jak najwięcej turystów.
I w ogóle nie patrzą na to, jak to wpływa na krajobraz Mazur, jak to wpływa na ten region. Natomiast są też tacy właśnie jak właściciele, czyli pani Danuta i Krzysztof, właściciele Oberży pod Psem, dla których ważne jest to, żeby ta turystyka w tym regionie była zrównoważona i właśnie taka slow, żeby nie korzystać z tych najpopularniejszych atrakcji, tylko skorzystać z tych, które są mniej popularne i powoli, bez jakiegoś takiego pędu za kolejnymi atrakcjami turystycznymi. Ja to rozumiem i bardzo mi się ten nurt podoba. No dobra, wracamy i teraz do biegu. Gotowi. Start. Wietrzymy samochód z komarów. Tu w ogóle nie mogę wam pokazać całego, ale to zrobię to w teście, bo teraz jest tutaj psia matka, żeby Luna nie podrapała siedzenia. W ogóle polecam wam tę matę. Ona jest dosyć droga, ale jest dużo lepiej wykonana niż takie tańsze, dostępne w sklepach zoologicznych i lepiej wygląda. Dojechaliśmy do Rucianego i teraz chcemy iść na spacer nad Jeziorem Nickim. No dobra, przyznaję, że wczoraj nie udało mi się zakończyć tego vloga, bo jakoś tak spontanicznie zdecydowaliśmy się na powrót do domu, żeby nie wracać po nocy i żeby jeszcze trochę nacieszyć się tymi pięknymi drogami. Pięknymi, no właśnie pięknymi, ale i niebezpiecznymi. Ja ostatnio wspominałam o tym u siebie na Instagramie, że ja nie czuję się bezpiecznie jeżdżąc po Polsce i że kiedy byłam w Norwegii, to poczułam, tam dopiero poczułam, co to znaczy czuć się bezpiecznie w aucie. Bo tam wszyscy przestrzegają ograniczeń prędkości, one też są znacznie bardziej restrykcyjne niż nasze. I da się, słuchajcie, da się tak żyć. Ja wiem, że w Szwecji chyba też tak jest. Ogólnie chyba Skandynawia ma takie inne podejście do jazdy samochodem. Takie północnoeuropejskie, ono bardzo się różni od południowoeuropejskiego, bo na pewno wielu z was kojarzy na przykład włoski styl jazdy. O tym zresztą też pisaliście pod tym moim zdjęciem na Instagramie. No, Polacy są może gdzieś po środku. Ale ja nie akceptuję polskiego stylu jazdy. Wczoraj też mieliśmy kilka niebezpiecznych sytuacji. Ja naprawdę nie rozumiem, gdzie wszyscy tak pędzą. To jest kwestia, też ktoś to napisał, że i tak się spotkamy prawdopodobnie na tych samych światłach albo w tym samym korku będziemy stać po dojechaniu do Warszawy. A jednak mimo to wszyscy pędzą na złamanie karku. I to czasami bardzo dosłownie na złamanie karku, chociaż oczywiście mogą się wydarzyć znacznie gorsze rzeczy. I ja też wspominałam o tym w tej pogadance o strachu przed jazdą samochodem, że samochód może być narzędziem zbrodni. On może zniszczyć czyjeś życie, czy to wasze, czy to waszych bliskich, czy kogoś zupełnie postronnego, niewinnego, kiedy wy pędzicie na złamanie karku właśnie, albo wyprzedzacie na trzeciego, zmuszacie kogoś do zjeżdżania na pobocze, do zahaczania wręcz o to pobocze. Nam się to nieraz zdarzyło podczas tego weekendu, dlatego że jednak te mazurskie drogi są dosyć wąskie, kręte, a niektórzy są władcami szos i no, jeżdżą w taki sposób, że zmuszają innych do niebezpiecznych zachowań. Na szczęście w tym samochodzie czułam się dosyć bezpiecznie, ale to zupełnie na marginesie, bo założenie projektu Slow Road, w ramach którego pojechałam na Mazury, jest coś zupełnie innego. A mianowicie jest promocja polskiej turystyki, ale takiej innej. Nie tej komercyjnej, nie dużych hoteli, tylko właśnie jakiejś agroturystyki, jakichś ośrodków kulturowych. I takie miejsca znajdziecie w tym albumie. To jest album Sielska Polska, wydany przez Mikołaja Gospodarka, który zwiedził wszystkie te miejsca, które są promowane w ramach akcji Slow Road. Znajdziecie je też na stronie internetowej, którą podlinkuję wam na dole. Album ten jest pełen przepięknych zdjęć. Myślę, że po obejrzeniu go zapragniecie od razu jechać w któreś z tych miejsc, żeby zobaczyć, jak wygląda na żywo i żeby też być może zrobić takie piękne zdjęcie, chociaż to oczywiście nie jest takie proste, bo często trzeba bardzo wcześnie wstać, żeby zrobić takie zdjęcie na przykład. Ale warto, na pewno warto, jeżeli ktoś też podróżuje pod kątem ładnych zdjęć. Więc ten album również chciałabym wam polecić, bo on może obudzić apetyt na zwiedzanie Polski, a wydaje mi się, że ten taki apetyt by nam Polakom się bardzo przydał, bo za bardzo pędzimy za tym, co zagraniczne, a nie doceniamy tego, co mamy tak naprawdę pod nosem. Więc zarówno link do tej książki, jak i link do projektu Slow Road znajdziecie w opisie pod filmem.
No i zachęcam Was, żeby tam zajrzeć. Ja Wam mówiłam o oberży pod psem i o właścicielach, którzy dokonali niesamowitej roboty. To, że oni przenieśli te domy z zupełnie innego miejsca, odbudowali je u siebie, stworzyli muzeum, stworzyli miejsce, do którego przyjemnie się wraca, stworzyli pyszną kuchnię, do której ludzie jeżdżą wręcz specjalnie z Warszawy, jeżdżą tam, żeby zjeść dobre, świeże jedzenie. To jest też jedzenie ze świeżych, lokalnych produktów. Oni mają jajka gdzieś tam od innych gospodarzy z okolicy, mają grzyby z okolicznych lasów, sery tworzone samodzielnie przez okolicznych też rolników. Także świetne miejsce, w którym czas zupełnie inaczej płynie i tam też jest taka tabliczka: nie mamy czasu dla ludzi, którzy nie mają czasu. Ja tak trochę się przeraziłam na początku, no bo w sumie ja też czasami mówię, że nie mam na coś czasu, mimo że wydaje mi się, że prowadzę tak zwane slow life, to jednak czasami mi tego czasu w jakiś sposób brakuje i zastanawiałam się, czy ja się odnajdę w tym miejscu. Ale udało mi się nie tylko odnaleźć w tym miejscu, ale też zrozumieć tych właścicieli, zrozumieć ich idee i zrozumieć to, co oni chcą przekazać przez swoje miejsce i przez całą swoją działalność. Do zobaczenia więc i mam nadzieję, że przekonałam Was do odwiedzenia któregoś z miejsc z akcji Slow Road albo z tego albumu, ale to jest właściwie to samo.